fighting in the game could see the boxing boys. This is TV. It's a given, but I want to have a knockout. We know how this thing works. If I wanted to have a knockout, I'm going to get tense and the knockout is not going to happen. So the worst case scenario is me winning the point. For fans who haven't been lucky enough to see him fight yet, tell us a little bit about what we can expect, his fighting style. Тільки більше зрозуміло, каже, чи будеш забачити, чого очікувати в своєму стилі, в своєму стилі walki. Co mogę powiedzieć o swoim stylu? Na pewno twardy, nieustępliwy i godny zwycięstwa, tak? Głodny przede wszystkim. Co mogą zobaczyć? Na pewno wielką wojnę, wspaniałą walkę. Nie będzie to klepanie typu Kliczko czy ktoś. One thing I want to say, I am a very hungry fighter. I want to win this fight. I never back down. It's never going to happen. You will see the fight, you will see the war. You're not going to see so
some kind of political fight when nobody's engaging anybody. He's obviously got a tremendous amount of Polish fans here locally. What does it mean to him to fight in a city like Brooklyn, New York City and Brooklyn, with a lot of his home fans there? Nasz wielu Polaków, nasz wielu kibiców tutaj wśród Polonii, co dla ciebie oznacza walczyć na Brooklynie, walczyć właśnie tymi swoimi polskimi kibicami? Nasi kibice są najlepsi na świecie, także to będzie dodatkowa moja, że tak powiem, rękawica, mój motywator wielki. Także dziękuję im bardzo za to, że tak nas wspierają, bo to jest bardzo, bardzo dużo dla nas. Polish fans are the best fans in the world, there's no doubt about it. And this is why I'm so happy they will be in my corner. I can say they're an additional hand, additional glove in the ring when I'm fighting whoever. Thank you. Jak z klimatyzacją? Bardzo dobrze, właśnie zaklimatyzowany jestem. Pierwszy tydzień gdzieś tam mnie zatykało, także było ciężko, ale teraz już jest naprawdę bardzo dobrze. Także sami zobaczycie. To będzie twoja pierwsza brana tytułu. Czy masz jakieś specjalne miejsce w domu na pas? Tak, mam swoją półeczkę, także już tam pas był przez pół roku. Co, przywiązałeś się już? Przywiązałem się na pewno do niego. No, masz dopiero 25 lat, już zostałeś mistrzem. Czyli fajnie, no i co dalej? No co dalej, jednak czeka mnie walka z kolegami, tak? To nie jest to tak, że patrzysz na komuś na plecy, także nie będę myślał co dalej, bo nie wiem, czy jest to proces na tej dzisiejszej walce, bo to jest najważniejsze, bo one box jest różny, to jest najważniejsze, a dzisiejsza jest taka walka dawna, wygrywał na punkty jeden cios i koniec, tak? Także nie ma co patrzeć co dalej, tylko na Steve'a. No właśnie, Kalicham to nie jest taki dobry i pierwsze 3 miesiące to byłem po zabiegu rolki, garstka dokładnie, także odpoczywałem, a pół roku jestem, no 5 miesięcy jestem w treningu, także nie próżnowałem, tak, cały czas coś się ruszałem. Tak samo nie boksował tyle czasu, sam przecież boksował walkę wieczoru po mnie tego samego dnia, także tak samo, tyle samo nie byliśmy w ringu, też na to samo było. Czy przypadek, czy nie, jak już mówiłem, to jest piękne boksu, możesz wygrywać na punkty całą walkę, ostatnia runda, ułamek sekundy, tak gdzieś przyśniesz czy coś, jeden cios i wygrywasz walkę, także to nie ma przypadku, to jest po prostu głupota przeciwnika, gdzieś zaśnie na sekundę, to jest ułamek sekundy, tak, przeciwnik to wykorzystuje. Jak się przygotowywałeś pod Cunningham'a? Trener się wypowiedział, że Cunningham to jest mniejszy niż Hack i ma lepsze warunki fizyczne, jest technicznie lepszy. Czym się różniły te twoje przygotowania pod Niemca, a pod Cunningham'a? Przede wszystkim taktyka, tak, taktyka jest inna. No tak siłowo, kondycyjnie wszystko to samo praktycznie. Wiadomo, ćwiczenia zmieniane były, ale no, taktyka jest zupełnie inna od Cunninghama, bo jak już powiedziałeś, jest lepszy technicznie, wyższy, także zasięg ramion ma całkiem inny, ale przypracowałem naprawdę dobrze swój obóz i nie będę miał z tym problemu. Podsłuchałam, to też powiedziałeś się dla jednej z telewizji, że nie nastawiasz się na knockout. Dokładnie. Natomiast no, jak przygotowałam się pod ciebie wczoraj, to na forach jest takie zdanie, że nie dasz rady z niej wygrać na punkty, że właśnie musisz jednak ten knockout jakoś... A czemu bym miał nie dać wygrać na punkty? Jestem mistrzem świata i udowodnię, pokażę każdemu, że można wygrać na punkty, nie trzeba tego knockoutować. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze? Dziękuję.
wiem, że tak zostanie. W tym dowiedzieliśmy się, że będzie w Stanach Zjednoczonych. Cieszyłeś się, że wracasz do Nowego Jorku, do miejsca, gdzie w roku temu stoczyłeś wyjątkową walkę i wygrałeś. Bardzo cieszyłem się. Zostałem do Nowego Jorku. On Instagram, we just put it up. Jeff! No English? What? English? Jeff! No good. Jeff! He's busy. Who's the trainer? Trainer for Glowak? How many years? Ile czasu nas trenuje? Ile czasu nas trenuje? 6 years? Give me the mic, I want to hold. Now we're doing this. Good? I got it. BoxerVoice.com live here with the trainer of Christoph Golowacki and courtesy of Jeff from Hit First Boxing. Just want to ask him, how many years has he been training Golowacki? Ile lat już trenujesz Golowackiego? Nie pamiętam, no prawie od rozpoczęcia kariery zawodowej, czyli nie wiem, 6 lat, nie pamiętam, około tego. Say about 6 years he's been training him. And can you just ask him, when did he know that he would be a world champion? Kiedy wiedziałeś, że będziesz miał Głowackiego, gdzie będzie championem? Trudno powiedzieć. To samo przyszło. Nie zakładałem, że on przyszedł na pierwszy trening i ten chłopak będzie mistrzem świata. Wiedziałem, że będzie dobry. Z każdym miesiącem, z każdą walką był coraz lepszy. I w końcu doszedł do walki mistrzem świata i w pierwszej walce zdobył. So he never knew, but one thing he did know is that he trained very hard with him, and Głowacki trained, and one day he knew it was going to happen, and it happened. Now, coming off this biggest win of his career, the Marco Hoop, what has changed for Głowacki in terms of training, mindset, and just overall work ethic? Od czasu, kiedy walki wygrane z Marco Hoopem, co się zmieniło w obozie Głowackiego? No, w sensie treningowym nic. Zawsze ciężko pracował, zawsze poświęcano mu dużo uwagi i zrobił się mądrzejszy, bardziej pewniejszy siebie. Ma większe środki na trenowanie i bardziej poważnie, bardziej chyba profesjonalnie troszeczkę sam podchodzi do tego. Well, we can say that a lot has changed, where more confidence, more better budget for sparring and everything like this, where the training camp has gotten much better, and a lot of things have changed on the plus. Can he tell us a little bit of Głowacki's homecoming and how things have changed for him? Have people started to give him the credit that he deserves as a trainer? Od tego momentu, kiedy wygrał Głowacki walki z Hakim, ty dostałeś kredyty pozytywne. Jak Polscy ciebie oceniają teraz? No tu akurat może... No na pewno lepiej, ale... No generalnie mistrza świata miałem i wcześniej, mam grupę fajnych chłopaków. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak jestem odbierany. Ja się czuję, no wiadomo, jest to drugi mistrz świata, więc satysfakcja na pewno wielka, ale pracujemy dalej, chcemy obronę tego mistrza i następnych mistrzów świata. He says he feels the same. I mean, he has a big group, man, with a lot of fighters. I mean, you know, he got Diablo Voldacek over there, who's the way champion, a lot of fighters that he has in his whole group. And I mean, he feels the same. I mean, that's his pretty much static. Can you ask him with this fight with Steve Cunningham, him having so much experience, them personally knowing him because Cunningham has already defeated two previous Polish champions, just what's the mindset and the game plan? Which two Polish champions he defeated? I know he defeated Diablo. I don't know the two names, but Głowacki told me yesterday in our other interview. Well with Adamic. Wait, four, but he didn't win with Adamic. Oh, yeah, Adamic. But he didn't win with him. Right? He had two fights with Adamic. He had with Voldacek. This is true. No, Cunningham no, miał z Polakami. Jakie to jest podejście? Co ty wyciągnąłeś z tego oglądania tej walki? Dwa razy już miałem możliwość być narażniku przeciwko Cunninghamowi i wiem, że
Jest to doskonały technicznie zawodnik, potrafi utrzymać taktykę w trudnej walce, jest zawsze przygotowany na 100%, wytrzymuje 12 rund bez problemu, ma charakter, nigdy się nie poddaje, to jest najważniejsze, najważniejsze jego cechy. Well, he had a chance to be two times in the corner of his fighters while fighting Cunningham, so he knows Cunningham very well. Cunningham is one of those fighters that doesn't give up, just keeps on going. You know, he's one, you know, he's a legend in the boxing ring. He keeps on doing his thing. Well, just tell him I said thank you, and can we get his final prediction? On teraz dziękuję, parę ostatnich słów na kibiców i twoje, jak wygląda walka, jak będzie widać. No, chciałbym zaprosić na tą sobotę na walkę Barclay Center. Będzie to świetna walka dwóch wojowników. Zapraszam, jaka to walka będzie. Mam nadzieję, że dla kibiców świetna. You know, he invites everybody for the fight. He's happy for the fight, and it's going to be a great night of boxing. Thank you, man. He's popular, baby. Let's do it. Yeah. Famous, famous. How much? How many thousand? No. You're TV, man. You're TV. Oh my God! Look, he embarrassing me on my own video. No, not embarrassing. You know, he's a nice guy, but oh my God, I haven't learned English for 20 years. This is Jeff, Polish American. This is big motherfucker, you know. Retired. He retired as a translator, but you know, started again. So we do it together. If I cannot translate, Jeff is going to help me. What's this? Drug testing? Wait, real quick. Wait. No. What? Well, I can't get the weight. No. This trainer is a Russian trainer. This trainer. My catch were up. He was the. You just stay on the door. The good Amazon. Oh my God. You should do an interview with Ashley. Yeah, this is the first door interview. This is the fourth interview. Oh my God, they're gonna hear that. I forgot I got it on board. Yo, so let me see how many thousands. No, wait a minute. He did a good poker face. We're gonna see if it's true. Show me thousands. No Facebook. Thousands. No Twitter. No Facebook. No, we want YouTube numbers. YouTube numbers. Millions. What? Millions. Who is he? I don't even know. What is that? Oh, you're comparing numbers now? He's comparing. I said, look at what you did for him with that help. And he was like, that's nothing. No, this is only Twitter. What is that? 300,000? What is that? 360,000.
this, but good focus here so they can follow you too. But show me YouTube. That's where the videos go. No, I have that's no where use. The numbers at. Millions. Where the videos no, go. No, I don't use. I don't use because I'm TV guy. I don't use YouTube. Okay. Whoa. Oh shit. Whoa. Yo, Glowacki needs some sparring? Glowacki needs some sparring? It's too big. He's only 218. 218? 218. Yo, they said you should be 175. That's what the last big guy said. I see Corazza. So what, you worked with Glowacki too? It was in another language. Oh, that's the problem. She was the office translator. I know, that's what I'm saying. Great deal with numbers. I know. I know that she's getting red. I know, you see, I can't do it with the camera because I'm getting red. Yo, where's Glowacki? We want to see that weight. My right hand. We want that weight. I know. You're the doctor? You're the doctor? What? You're the doctor? No. Nurse? I work here. Oh, you just opened the door? Yeah, I was just opening the door. Oh, I thought she was the nurse. No, she opened the door for him to do the weight. I thought she was the nurse. She opened the room for him. I'm going to have to cut back. Wait, what was the weight? Full blanc. Do you like that? How much was the weight? Huh? Where's Boric? Over there. Ah, sure. Two, three. One second. HitFirstBox.com and Nesta from Boxing Voice. Nah, dog, we in the house. Shizu Glowacki. And ask a question, dog. You want me to ask some questions or you want to ask? No. I want to know how he's feeling. Jak sam czuje? Coraz lepiej się czuję, także już drzemie we mnie energia. Dziś już tu się nakręcam, ten trening medialny, także już to coś. Feels great, man. I mean, 2 weeks already here in the States, and acclimatization, everything's on point. How have things changed for him since becoming a champion and doing what he did to Marco Hook? Co się zmieniło w twoim życiu od tego momentu, kiedy znokotowałeś Marco Hooka? Całe życie się zmieniło, tak, o 180 stopni tutaj. Gdzieś sponsorzy się pojawili, lepsze zarobki, tak. Auto dostałem, także no całkiem inaczej ludzie mnie witają, ludzie są milsi, gdzieś coś iść, także każdy gdzieś tam wita, coś wspaniałego. Everything has changed, 180 degrees, before nobody knew who I was, and now suddenly everybody wants to take pictures with me, they know me, I even got a present from one of my promoters, a car, here and there, man, and good pluses. What are some of the dangers that he feels Steve Cunningham presents to him in this fight? Jakie są w tym momencie na tej walce, gdzie Cunningham ma no, do ciebie powiedz plusy, minusy, które ty widzisz? O plusach i minusach nie będę mówił, tak? Nie będę zdradzał planu taktycznego. Po prostu zobaczycie to w sobotę. He won't talk about the strengths and weaknesses of Cunningham. He said, you know, you guys will see Saturday at the event. Now, we've seen him take some really big shots in the Marco Hook fight. Cunningham's not known to be a puncher, but he did knock down Tyson Fury. Does that play in the back of his mind? Wiemy, gdzie jesteś, wiesz, masz siłę, moc, gdzie jest Marco Hakim, sadzisz go na dechach, ale wiesz, Cunningham nie jest znany za puncherem, ale sadził Tyson Fury na dechach. Siedzi to ci w twojej głowie? Czy siedzi? Nie. Wiesz co, nie biorę tego do głowy, bo Tyson Fury zlekceważył ewidentnie Cunninghama i gdzieś właśnie tym zapłacił, że siadł na dechy, także poza tym w wadze cruiser każdy mocno bije. I don't take it to my head. He thinks that Tyson Fury didn't take Cunningham serious for that fight, and that's what happened. How seriously is he taking Cunningham? Jak ty poważnie bierzesz Cunninghama? Ja biorę go bardzo poważnie. Nastawiam się na bardzo ciężki pojedynek. Po prostu, że to będzie najcięższy mój pojedynek w karierze. He's taking it very seriously. This is the biggest fight for him in his career right now. You know, and very serious the fight for him. If he was a betting man, which round would you say he's getting Cunningham out of there?
Jakby ty miał wsadzić pieniążki na tą walkę, w jakim rundzie wsadzasz Cunninghama do spania? Ja nigdy nie stawiałem na walki, tym razem też nie postawię. Po prostu nie szykuję się na knockout, bo jak się szykujesz na knockout, to się spinasz, wtedy nic z tego nie wychodzi. Ja się szykuję po prostu na twardą, ciężką walkę, na punkty wygrania. He says he's not a betting man. He never bet money on a fight and he won't bet on this one. He wants to go in for a fight and he's not going for a KO. He never went because he said that's just against him. So he wants to fight a great fight. 12 rounds, let it go. Well, thank you very much. Jeszcze parę ostatnich słów na twoich kibiców na całym świecie. Trzymajcie kciuki, dziękuję za to, że jesteście ze mną. Będziecie mi potrzebni w sobotę w walkę. A couple last words for his fans all around the world. Keep your hands together, my man, and see you at the fight. You close it out. That mofa. You close it out? No, I'm plugged in now. Ah. So then I go to this one. Gotcha. Thank you. Thank you, man. Good. You guys leaving? Yeah, I'm getting it. I'm getting it comfortable. I want that exit. That exit. Weighing in again? Nah, they're changing it in. Yo, they won't eat this up, I'm telling you. Nah. Yo. Come on, guys. When we gonna see him? Before already, my man. You see how we're hanging. I'm see about you. Huh?